Dzisiejsze spotkanie zaczyna cykl spotkań o trzech ostatnich numerach Kronosa. Które to trzy numery Kronosa wszystkie wiążą się ze sobą, dlatego że próbują, mam wrażenie, każdy na swój sposób opowiedzieć o tym, czym jest nowe filozofowanie, czym jest nowa metafizyka epoki późnego kapitalizmu. Tak? To znaczy, późny kapitalizm, nie wiemy do końca czym jest, ale wielu autorów zgadza się, że to nie jest to samo, co dawna epoka, którą można hasłowo nazwać fordyzmem. Tak? Żyjemy w czasach post-fordyzmu, żyjemy w czasach kapitalizmu, który nie tylko rozprzestrzenia się w industrialnych dzielnicach miast, ale również w naszych duszach. Tak? Jesteśmy wszyscy dziećmi kapitalizmu, który stał się dziełem sztuki. I w tym momencie filozofia również staje się takim eksperymentalnym dziełem sztuki. Albo wobec tego kapitalizmu konformistycznym, albo próbującym z nim w jakiś sposób walczyć. W każdym razie muszącym się z nim ułożyć, tak albo inaczej. I o tym właśnie, o tym wszystkim właśnie będziemy mówić. Tak? A dzisiaj zaczniemy od omówienia numeru drugiego z roku 2015, tak? W którym głównymi bohaterami jest Boltański, francuski socjolog, wielki myśliciel właśnie późnego kapitalizmu, nowego ducha kapitalizmu, oraz Meyassou, tak? nowy francuski autor próbujący stworzyć nową metafizykę naszych czasów. Zatrzymajmy się, ludzie, jestem za stary, żeby być cyborgiem. To jest, ja to zapiszę. Spotkanie, no poezja, chociaż o kapitalizmie to jednak, bardzo, bardzo fantastycznie to zostało poprowadzone. Z tekstu Boltańskiego zostały wyłuszczone najważniejsze tezy i tu świetnie w ogóle dyskusja popłynęła wśród publiczności. Aż dziw, że studenci przeczytali wcześniej tekst i naprawdę nie tylko, że go przeczytali, sproblematyzowali, także fantastycznie, bardzo dziękuję. Spotkanie było niezwykle ciekawe i inspirujące, tym bardziej się tyczyło problemy, które dotykają nas współcześnie. Padły bardzo ciekawe tutaj zdania. Zwłaszcza pana Stanisława, jestem za stary, żeby być cyborgiem. Myślę, że rozkręciliśmy się. Początek był być może zbyt abstrakcyjny. Publiczność oczekiwała troszeczkę czegoś innego. Natomiast rzeczywiście przeprofilowanie, powiedzmy, tej dyskusji troszeczkę w kierunku kapitalizmu sprawiło, że publiczność się bardziej zaangażowała i jak sądzę wyszła usatysfakcjonowana z naszej schadzki.